Leczenie kanałowe to często ostateczność, ale czy jest jakiś sposób, jakaś metoda, żeby ewentualnie uniknąć tego leczenia kanałowego? Czy jesteśmy w stanie zastosować jakąś technikę, która pozwoli nam na przedłużenie żywotności zęba? O tym będziemy rozmawiać w dzisiejszym programie. Zapraszam serdecznie. Cześć, witam Was w dzisiejszym programie, a moim dzisiejszym gościem będzie nie kto inny jak Maciek Czerwiński. Z Maćkiem porozmawiamy na temat preparacji MAC, czyli technice, która pozwoli na uniknięcie leczenia kanałowego. Maciek, witam Cię serdecznie. Bardzo mi miło Cię gościć w programie. Co u Ciebie słychać? Cześć Grzesiu, u mnie wszystko w porządku. Dzisiaj zastanawiałem się generalnie przed tą rozmową, jaki przypadek pokazać. I tak się złożyło, że chyba zawsze ściągamy te przypadki, o których rozmawiamy. I dzisiaj akurat miałem pacjentkę, u której również mogliśmy zastosować technikę bezpiecznej preparacji MAC. I co ciekawe, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale jak przychodzi do trudnych przypadków, to zawsze najtrudniejszymi pacjentami są albo członkowie rodziny, albo inni lekarze, a najlepiej jeszcze rodzina dentystów, bądź sam dentysta na fotelu. I taki właśnie przypadek dzisiaj miałem, więc w ostatnim momencie tak naprawdę dzisiaj, żeby Wam coś pokazać, zamieniłem przypadek, który miałem opublikować, na ten, który robiliśmy dzisiaj, więc mam nadzieję, że będzie to też bardzo produktywna rozmowa i również skorzystacie jak najwięcej z tego, o czym będziemy rozmawiać. Wiesz, dobrze, że o tym mówisz, bo w gruncie rzeczy to, tak jak słyszę, ty również masz tą, nazwijmy to, przyjemność leczenia dentystów. Leczenie dentystów jest moim zdaniem leczeniem jednym z najtrudniejszych, bo siadać na fotel człowiek, który często ma ten plan już przygotowany w głowie, on już wie, co ma zrobić, co ty powinieneś zrobić, i wystarczy, że twoja technika nieznacznie się różni, a już pojawiają się pewne wątpliwości, pewne takie, wiesz, pytania, czyż na pewno, czy jest dobrze, prawda? Zdecydowanie, wiesz co, to jest dla mnie największy paradoks. Nie wiem, czy się spotkałeś z chirurgami, których być może miałeś na fotelu, ale to jest bardzo ciekawe, że kiedy przyjmujemy chirurgów, to oni bardzo często mówią, że oni nie chcą mieć implantów, że implanty to jest ostatnia rzecz, na którą oni sobie tak naprawdę zrobią. To samo jest z endodontami. Jeżeli mamy endodonty na fotelu, to też staramy się unikać tego leczenia kanałowego. Więc to jest ciekawe, że czasami proponujemy pacjentom i my jesteśmy przekonani o pewnym procesie leczniczym w stosunku do pacjenta, ale jak przychodzi co do nas już, do leczenia nas samych, to czasami te poglądy nam się odrobinę zmieniają. I myślę, że w kontekście leczenia zachowawczego też tak dosyć często to jest taki spotykany przypadek, że generalnie nawet w skrajnie trudnych, skrajnie ryzykownych sytuacjach chcemy zachowywać zęby, mimo tego, że u pacjenta nigdy byśmy się na to nie zdecydowali. I to samo tyczy się samego leczenia kanałowego. Czyli tak z mojego doświadczenia, jeżeli mamy tylko i wyłącznie jakiegoś dentystę na fotelu, to zawsze staramy się opóźnić to leczenie kanałowe, jak tylko się da. Wiesz co, dokładnie, bo w gruncie rzeczy, tak jak ja rozmawiam zawsze z pacjentami, mówię im, słuchajcie, implanty są cudowne, ale jeżeli tylko mogę utrzymać dany ząb w ustach, oczywiście na takich warunkach dość rozsądnych, to zdecydowanie sugeruję im jednak decyzję o leczeniu kanałowym. Ale jeżeli mogę uniknąć, bo jako endodoncie też można powiedzieć, że zdarza mi się bardzo dużo wątpliwości. I to nie jest tak, że każdy pacjent, który do nas przychodzi, ja go za wszelką cenę chcę leczyć kanałowo i mówię tylko kanały. Nie.
mam czasem wątpliwości co do tego leczenia endodontycznego i słyszę, że ty też masz te wątpliwości, więc jak jest z tymi wątpliwościami? O co chodzi z tym? Myślę, że cała stomatologia to jest jedna wielka wątpliwość. Ja nie sądziłem, że stomatologia jest tak trudną pracą, że przed nami będzie tyle decyzji do podjęcia, bo niestety fakt jest taki, że kiedy mamy pacjenta na fotelu, to oni bardzo często odbijają piłeczkę. To nie jest tak, że pacjent podejmuje decyzję, tylko my często musimy tą decyzję podjąć za pacjenta, bo często słyszymy, a co pan doktor by wybrał dla siebie? No i tutaj problem polega na tym, że czasami, przynajmniej tak ze mną było, ja sam nie wiedziałem do końca, co jest najlepszym możliwym rozwiązaniem. I tych wątpliwości było bardzo, bardzo dużo. I tak naprawdę to jest coś, co strasznie zniechęciło mnie w pewnym momencie do stomatologii. Do tego stopnia, że miałem totalny kryzys i zacząłem się zastanawiać, czy rzeczywiście stomatologia jest dla mnie. No niestety te wszystkie wątpliwości później zabierałem do domu i to wszystko mnie spalało strasznie. I dopiero w pewnym momencie, kiedy pojawiła się historia z mikroskopem, z izolacją, która trochę pozwoliła mi odsapnąć i skierować moje tory leczenia na trochę inny kierunek, bardziej zachowawczy, taki bardziej przewidywalny, to nagle to wszystko się bardzo mocno odmieniło i tych wątpliwości było coraz mniej. Jeżeli chodzi w tej chwili o kwestie leczenia zachowawczego, to głównie też ze względu na inną sekwencję, która bardzo mi poukładała w głowie, jeżeli chodzi o całe postępowanie. Też w kontekście szlifu bezstopniowego, to są takie dwie techniki, które bardzo mocno mnie ukierunkowały i sprawiły, że się czuję dużo pewniej w tej chwili, a jak się czujemy pewnie w stomatologii, to też dużo łatwiej nam się rozmawia z samym pacjentem, bo wtedy no, zdecydowanie ułatwia nam to pewien wybór leczniczy i wybór opcji, którą wybieramy dla pacjenta. Dokładnie tak. Słuchaj, no dobrze, no to wiesz, tak sobie rozmawiamy na temat tego unikania leczenia kanałowego. Ja bym chciał ciebie zapytać, preparacja MAC, czyli MAC, wiesz, to brzmi dość enigmatycznie i teraz powiedz mi, jak mamy to rozumieć? Co to właściwie jest? Co to właściwie znaczy dla normalnego klinicysty, jeśli chciałby stosować tą technikę? Wiesz co, Grzesiu, poproszę, żebyś włączył na chwilkę prezentację, bo chciałbym ci pokazać jeden ze slajdów. I za chwilkę odpowiem na pytanie dokładnie dotyczące całej sekwencji MAC. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić do tych wątpliwości, do kwestii samego leczenia. To znaczy, jak kilka lat temu jeszcze byłem określany, znaczy sam sobie nadałem taki tytuł, byłem królem tlenku cynku. I tlenek cynku był dla mnie lekarstwem na wszystkie bolączki stomatologii. I głównie też ze względu na te wątpliwości, o których rozmawialiśmy wcześniej. I to, co jest ciekawe, to fakt, że stomatologia w pewnym stopniu jest dosyć mało obiektywna. Czy nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale czasami jak przychodzi pacjent z jednym określonym przypadkiem, to może być powiedzmy głęboka próchnica, to w zależności od tego, do jakiego lekarza ten pacjent trafi, on może skończyć z kompletnie różnymi planami leczenia. Co więcej, to samo leczenie próchnicy, jeżeli pacjent trafi do chirurga, może skończyć się tak naprawdę implantem. U niektórych może skończyć się leczeniem kanałowym, u niektórych może skończyć się techniką, powiedzmy, bardziej zachowawczą, ale ta technika zachowawcza też ma bardzo szeroki wachlarz możliwości. Dany pacjent może skończyć z opatrunkiem, z tlenkiem cynku i moi pacjenci kilka lat temu w zasadzie każdy pierwszorazowy pacjent kończył z tlenkiem cynku, a głównie dlatego, że tych wątpliwości miałem dużo, a dwa, tlenek cynku był dla mnie zawsze odpowiedzią na całe zło. Jak nie miałem czasu, to był tlenek cynku. Jak się nie wyrobiłem i kolejny pacjent już czekał, był tlenek cynku. Jak miałem problem z krwawieniem, był tlenek cynku. Jak miałem wątpliwości, czy ta miazga już jest zbyt blisko, to również był tlenek cynku. I stąd w pewnym okresie stwierdziłem, że muszę jakoś to przeskoczyć, bo nie ukrywam, że to był taki problem, który mi naprawdę spalał. I stąd pomysł na sekwencję MAC, która de facto powstała trochę przez przypadek. Ja bardzo często podglądałem naszych kolegów na Facebooku i tam bardzo często były pokazywane przypadki spiaskowania. I mi to piaskowanie się bardzo podobało, bo wydawało mi się, że to może być trochę bardziej obiektywna metoda
preparacji zębów. Główny problem polegał na tym, że ja nie miałem piaskarki abrazyjnej i miałem tylko piaskarkę profilaktyczną. I okazało się nagle, że ta piaskarka profilaktyczna może też spełniać rolę bardzo dobrego narzędzia, jeżeli chodzi o usuwanie próchnicy. I tak właśnie narodził się pomysł z bezsekwencją, z bezpieczną preparacją według MAG. I ta bezpieczna preparacja według MAG bardzo ułatwia proces podejmowania decyzji. Znaczy nawet nie tyle ułatwia, co ona sama preparuje nam ząb, cała technika. Ponieważ jeżeli rozszyfrujemy te trzy skróty, one składają się z trzech liter. To jest M, A i C. I co my przez to rozumiemy? M to jest margin preparation, to jest tak zwana zielona strefa, czyli to jest ta strefa, w której ja osobiście czuję się bezpiecznie, preparując dany ubytek wiertłem. Następnie czerwona strefa, czyli literka A, to jest air abrasion, czyli piaskowanie. I ostatnia strefa to jest C, czyli caries detector, czyli to jest coś, co ma mi pomóc w podejmowaniu decyzji, gdzie ja jeszcze mogę posługiwać się wiertłem, gdzie ta próchnica jest, bo czasami tą próchnicę rzeczywiście możemy przeoczyć. I to jest coś, co będzie mi pomagało generalnie w samej preparacji. I tak jak pokazywałem Wam przed chwilą ten slajd z zębem, jaki tu jest problem? No problem polega na tym, że jak ten pacjent przyjdzie do 10 dentystów, to my preparujemy tą próchnicę na 10 różnych sposobów. I w zależności od tego, jaki my mamy dzisiaj nastrój, czy my jesteśmy zmęczeni, czy nie, czy nawet fakt, że nasza końcówka już jest trochę zużyta, albo wiertło jest bardziej ostre lub mniej, tak naprawdę ta wizyta może potoczyć się w zupełnie różnym kierunku. I ten brak tego obiektywizmu bardzo mi przeszkadzał. Natomiast stosując bezpieczną preparację, i piaskując ubytek, no mamy dużo bardziej obiektywną formę usuwania próchnicy, a przede wszystkim to jest coś, co ogranicza dla mnie poziom stresu w trakcie samego zabiegu. Nie wiem, Grzesiu, jak to wygląda u Ciebie, ale dla mnie moment, kiedy ja muszę preparować bardzo głęboką próchnicę i wiem, że jesteśmy blisko, to ja zawsze boję się tego jednego najgorszego momentu, a mianowicie w sytuacji, w której pacjent przełyka ślinę i zamyka kręcącym się dalej wiertle. To jest zawsze dla mnie sytuacja jak z horroru i myślę, że każdemu z nas taka sytuacja się zdarzyła. I to jest ten moment, kiedy tak naprawdę można sobie zadać pytanie, czyja to jest wina? Czy to jest wina pacjenta? Czy to jest wina moja? Czy to jest wina generalnie techniki, którą stosujemy? I teraz, Grzesiu, to weźmy powiedz, jak to wygląda u Ciebie. Wiesz, wygląda to w ten sposób, że rzeczywiście masz rację, że te ruchy pacjenta, nawet te mniejsze ruchy, one mogą spowodować jednak preparację nie do końca taką, jakbyśmy chcieli. Dodałbym do tego więcej, że nawet jeżeli asysta nieodpowiednio dotknie ssakiem wiertła czy końcówki i ona w pewnym stopniu wymusi ten ruch, to możesz, jeżeli chcesz być bardzo precyzyjny, możesz coś uszkodzić. I tu zdecydowanie zgadzam się z Tobą, że ta preparacja wymaga bardzo dużego skupienia, jest obarczona stresem. Często ludzie nie bardzo obserwujący z boku, często nie rozumieją tego stresu. Mówią, no co to jest wywiercić próchnicę? Że często zresztą spotykamy się na Facebooku, w mediach społecznościowych z takimi informacjami, a co to jest zrobić dobrą plombę. Dobrą plombę to każdy potrafi, dentysta, no, wprowadzić implant, to jest coś, tak? Zrobić koronę, to jest coś. Ja bym powiedział, że każda ta dziedzina, każdy ten element stomatologii może nieść za sobą duże ryzyko, jest trudny. W związku z tym zgadzam się z Tobą oczywiście tutaj, że te elementy mogą być stresujące. W mojej praktyce, ponieważ ja wszystkie swoje działania wykonuję z użyciem powiększenia, z użyciem mikroskopu, też oczywiście w izolacji pola, w związku z tym staram się jakby ograniczać do minimum. No, jeśli dochodzi do takiej sytuacji, że muszę leczyć ząb kanałowo, no to
no trudno, to wiadomym jest, że to się zdarza, natomiast też staram się, tak jak ty, unikać tego, jeśli tylko mogę. Ty pracujesz generalnie w dziedzinie, która myślę, że jest przez wielu z nas postrzegana jako jeszcze bardziej stresogenna, kiedy czekamy na łamiące się pilniki w kanałach. I ten moment, kiedy wyczuwamy, że ten pilnik rzeczywiście strzelił, no to jest dokładnie ten sam moment, jak jesteśmy przyzachowawczy, jak obnażamy nerw. I powiem ci szczerze, że bezpieczna preparacja mak również wzięła się z tego powodu, że ja tego leczenia kanałowego na pewnym etapie bardzo się obawiałem. I na początku, jak byłem w fazie leczenia kanałowego, kiedy wydawało mi się, wiesz, miałem tryb Boga odpalony, że żaden kanał nie jest mi straszny, to bardzo często tak naprawdę bez zastanowienia wchodziłem w miazgę i zaczynałem leczenie kanałowe w zasadzie przy każdej próchnicy głębokiej. Natomiast w momencie, kiedy poniosłem parę spektakularnych porażek, jeżeli chodzi o leczenie kanałowe, wtedy nagle dotarła do mnie myśl, że kurczę, być może jednak lepiej nie iść tak ostro i być może lepiej spowolnić to leczenie kanałowe. I jeżeli tylko jest możliwość, to myślę, że warto zawsze skorzystać z tej pierwszej opcji, czyli najpierw opcja bardzo zachowawcza, bo tak naprawdę my niczym nie ryzykujemy. Nawet jeżeli przedłużymy żywot zęba o rok, dwa żywego i tak to leczenie kanałowe trzeba będzie zrobić w przyszłości, to tak naprawdę my tylko zyskujemy. Dajemy dodatkowe 2 lata, kiedy mamy jeszcze więcej tkanek w zębie. I jeżeli tylko jest taka możliwość, to ja zawsze z tej możliwości staram się korzystać. No ale to przede wszystkim to, na czym mi zależało najbardziej, to na ograniczeniu ilości stresu w trakcie wizyty. Czyli jeżeli przyłączysz mnie na chwileczkę na prezentację, to bardzo chętnie pokażę wam coś, co robię tak naprawdę w każdej sytuacji. To znaczy, jeżeli mamy ubytek, który pokazywałem wam wcześniej, to w nim bardzo łatwy sposób można nakreślić czerwoną strefę. Czyli to jest akurat moja czerwona strefa, oczywiście dla każdego z nas. Ona może być w zupełnie innym miejscu, ale to jest to miejsce, gdzie ja się czuję niepewnie przy preparacji wiertłem. Do tego łatwo też wyznaczyć strefę tak zwaną zieloną. Czyli to są te miejsca wszystkie, gdzie mogę próchnicę usuwać bardzo szybko, i przy okazji nie towarzyszy temu żaden stres, bo wiemy, że w tych miejscach nie ma opcji na obnażenie, miazgi. I to, co mi daje bezpieczna preparacja MAC, to fakt, że ja mogę, jedyne co robię tak naprawdę w czerwonej strefie, to ja trzymam końcówkę piaskarki w jednym miejscu, a piach robi wszystko za mnie. I kiedy ja wcześniej musiałem preparować głęboką próchnicę przy użyciu wiertła, no to temu towarzyszy potężne skupienie tak naprawdę, a i tak nieraz no, niechcący wchodziliśmy do miazgi, bo wiertło było ostre i nagle gdzieś ten efekt był taki, że kończyłem już w czerwonej tkance, a nie w żółtej. Piaskarka no, jest akurat tym narzędziem, które rzeczywiście daje komfort. Co więcej, można ją trzymać pod określonym kątem. Czyli ona daje nam dużo większą swobodę ruchów i też nie ma kontaktu tak naprawdę samego narzędzia z tkanką. I to jest coś, co no, przemieniło mnie z króla tlenku cynku na osobę, która potrafiła ten tlenek cynku w ogóle z gabinetu tak naprawdę wyrzucić. Choć wcale nie uważam, że to jest złe postępowanie. Natomiast no, dzięki bezpiecznej preparacji udało mi się tak naprawdę kończyć na każdej wizycie pacjenta zachowawczego, co ma dosyć duży wpływ. Tak jak, bo to jest dosyć ciekawy punkt. Przyjęło się w leczeniu kanałowym leczenie jednoseansowe, a bardzo często w leczeniu zachowawczym nie byliśmy w stanie ukończyć tej pojedynczej wizyty na jednym spotkaniu. A no, kończąc to wszystko na pojedynczej wizycie, zdecydowanie łatwiej tego pacjenta poprowadzić, łatwiej wycenić wizytę, no, to myślę, że to ma dosyć dużo, dużo pozytywów, jeżeli chodzi o skończeniu tej wizyty na pojedynczym spotkaniu. Oczywiście. Słuchaj, wizyty te takie, gdzie robimy całość na jednym posiedzeniu, jest oczywiście wygodne i dla pacjenta, i dla lekarza. Nie musimy po raz kolejny izolować pola, nie musimy po raz kolejny pacjenta znieczulać, nie musimy też po raz kolejny wykonywać tych protokołów, które już były wykonane
na pierwszej wizycie. Ja jestem wielkim zwolennikiem leczenia jednoseansowego i to zarówno jeżeli chodzi o leczenie zachowawcze poprzez leczenie endodontyczne, ale również i jeśli chodzi o leczenie protetyczne, bo takie leczenie jak licówki, jak korony, czy on leje, wykonuje też na jednej wizycie. Wynika to z tego, że jestem użytkownikiem cyfrowego systemu do frezowania i ten system wraz z frezarką, z komputerem, ze skanerem pozwala mi na to, żeby uzyskać takie efekty. Mamy pytanie od Marka Milewskiego. Marek, dziękuję za pytanie. Marek pyta o przewidywalność tych zabiegów. Myślę, że Marku, jeżeli mógłbyś doprecyzować, ale wydaje mi się, że chodzi ci o przewidywalność tej procedury MAC. Więc Maćku. No to jest idealne pytanie, więc Marek, dzięki za to pytanie, bo tak naprawdę wywołałeś kolejną część tej prezentacji. Ja byłem niesamowicie zaskoczony, jak po raz pierwszy zobaczyłem efekty piaskowania piaskarką profilaktyczną. I nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale no generalnie, kiedy piaskujemy, to bardzo rzadko się zdarza, żebyśmy my mieli widzenie bezpośrednie, żebyśmy mieli możliwość ocenienia tego, co ta piaskarka tak naprawdę robi. No dzisiaj nie jestem w stanie wam pokazać filmu z takiego zabiegu, ale chciałbym wam pokazać efekty, jakie daje sama piaskarka profilaktyczna i mówię, że myślę, że te efekty mówią tak naprawdę same za siebie, jeżeli chodzi o efektywność i przewidywalność samego piaskowania. Więc pozwólcie, że wyświetlę wam kolejny slajd i zwróćcie uwagę, że to jest ubytek w 100% opracowany piaskarką profilaktyczną. Możemy nazwać ten ubytek bardziej zaawansowaną klasą piątą i fakt jest taki, że preparowanie takiego ubytku samym końcówką i wiertłem jest o tyle problematyczne, że często nasi pacjenci mają dosyć mięsiste policzki i samo napięcie policzka na końcówkę jest na tyle mocne, że dokładność samej preparacji jest utrudniona. Natomiast w przypadku piaskarki, którą my tylko i wyłącznie trzymamy, nie ma żadnego kontaktu między narzędziem a tkanką, no jesteśmy w stanie uzyskać genialne efekty. Zwróćcie uwagę tutaj, to jest jedno z moich pierwszych zdjęć w ogóle, jakie ja zobaczyłem pod mikroskopem. To są moje początki pracy z mikroskopem i powiem wam szczerze, że kiedy ja zobaczyłem różnicę między środkowym zdjęciem po stronie, jest różnica 20 sekund piaskowania piaskarką profilaktyczną. I to, co ja zauważyłem, to ja byłem niesamowicie zaskoczony, bo powiem ci szczerze, Grzesiu, że jak zrobiłem to zdjęcie pod mikroskopem, to byłem niesamowicie zaskoczony, bo to, co widzicie tutaj, to jest taki 3-milimetrowy grzybek zębiny sklerotycznej, reakcyjnej, naprawczej. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że my kiedyś się uczyliśmy generalnie. Nie wiem, Grzesiu, czy pamiętasz Jańczuka, czy też się z niego uczyłeś, ale wtedy uczyliśmy się o zębinie reakcyjnej, sklerotycznej, naprawczej. Natomiast klinicznie my w ogóle tego nie byliśmy w stanie wykorzystać. Przynajmniej ja nie potrafiłem tego wykorzystać. Powiem ci, Maciek, że nie tylko pamiętam profesora Jańczuka, nie tylko uczyłem się z jego podręczników, ale również miałem przyjemność znać go osobiście, jak również był u nas wielokrotnie gościem w domu, więc tak. Tak, tak, to jest super. Moim zdaniem jest to jedna z tych osób, która bardzo mocno wpłynęła na stomatologię nowoczesną, bo też tutaj warto wymienić również, jeśli chodzi o endodoncję, między innymi profesora Krupińskiego, którego bardzo cenię i szanuję za to, co dla endodoncji zrobił i to, jak jest cały czas nowoczesnym człowiekiem. No i profesor Jańczuk, dokładnie mam to samo zdanie. Super, to bardzo ci zazdroszczę w takim razie, bo to są osoby, od których naprawdę warto się uczyć. Fakt jest taki, że ja tej wiedzy, wiesz, którą czytałem z Jańczukiem, ja jej w ogóle nie czułem. Ja byłem na etapie, kiedy ja chciałem robić, wiesz, licówki, preparować, robić leczenie kanałowe i czasami, kiedy mamy kontakt z tą teorią, taką jak właśnie zębina sklerotyczna, my to rozumiemy, ale klinicznie okazuje się, że tej wiedzy nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wykorzystać. Natomiast
W przypadku bezpiecznej preparacji mak nagle widzimy efekty, nagle widać to, jakie my mamy możliwości i w jaki sposób możemy to wykorzystać. To był ten moment, kiedy ja rzeczywiście po raz kolejny sięgnąłem po tego Janczuka. To było chyba 6 lat po studiach, kiedy myślałem, że już niczego więcej się z tej książki nie dowiem, i zacząłem czytać to wszystko jeszcze raz. I nagle jakoś okazało się, że ja mam pod ręką narzędzie, z którego ja wcześniej w ogóle nie korzystałem. I do tej pory, jak mam kontakt z lekarzami, czy to na wykładach, czy na szkoleniach, okazuje się, że my bardzo rzadko sięgamy po piaskarkę profilaktyczną. I mam nadzieję, że uda się to też trochę zmienić, bo to jest genialne narzędzie. Bo to, o czym trzeba pamiętać, że próchnica jest 3D, natomiast wiertło daje nam możliwość tylko skrawania tak naprawdę warstw, ale my nie jesteśmy w stanie. Próchnica jest nieregularna. Natomiast my mamy tendencję do opracowania, tak jak opracowujemy też przy leczeniu kanałowym, tak samo opracowujemy próchnicę. I to jest chyba największa bolączka. Natomiast bezpieczna preparacja daje tą możliwość, że my usuwamy tylko to, co miękkie, a zostawiamy to, co twarde. I na kolejnym slajdzie możecie też zobaczyć poszczególne efekty, tak jakby skrawania tego wszystkiego, kiedy my jesteśmy w stanie robić to w zupełnie wybiórczy sposób. Ja nie wiedziałem, że my takie narzędzie mamy, a okazało się, że mamy je pod ręką. Jedyny mankament bezpiecznej preparacji jest taki, i to jest, myślę, nie wiem, czy się z tym, Grzegorz, zgodzisz, bo kwestia stosowania koferdamu stomatologii zachowawczej. Bo to jest stałe pytanie, jeżeli chodzi o wykłady. Kto z Was stosuje koferdam? I oczywiście wszyscy endodonci ten koferdam stosują. Natomiast jak pojawia się pytanie, kto z Was stosuje do stomatologii zachowawczej, to te ręce bardzo szybko opadają. A kiedy zadajemy kolejne pytanie, kto z Was za każdym razem zakłada koferdam do stomatologii zachowawczej, to zwykle zostaje tylko garstka. A szkoda, bo w momencie, kiedy ten koferdam jest, no to możemy to piaskowanie uskuteczniać za każdym razem. To jest dokładnie to, co ja robię w tej chwili. Czyli każda próchnica to jest za każdym razem ten sam protokół. Za każdym razem jest piaskowanie i można uzyskać takie efekty, jak na kolejnym zdjęciu. Czyli możemy dochodzić do sklepienia komory, widzimy rogi miazgi. To są za każdym razem struktury takie przestrzenne, one są widoczne i to jest znowu piękno pracy pod mikroskopem, że można się bawić tą stomatologią na nowo, bo my widzimy rzeczy, o których czytaliśmy, a których normalnie nie widzimy, których nie mogliśmy docenić. Natomiast w tej chwili ja za każdym razem mam radochę, tak jak się mieliśmy, mamy radochę ze zdjęć po leczeniu kanałowym. Ja mam bardzo dużą, jak patrzę na zdjęcia po preparacji i widzę takie twory, albo takie twory jak tutaj, gdzie widoczna jest, to wszystko jest w 3D, to jest w ogóle nowy wymiar, tam są pagórki, doły, bruzdy i to wszystko jest twardą tkanką na końcu. Więc no to są wszystkie te rzeczy, które sprawiły, że no ja wiedziałem dokładnie, w którą stronę chcę iść. I to jest, efekty można, myślę, samemu zobaczyć. Jak już jak się widzi, to nie ma innej drogi. Wiesz, rzeczywiście, ty mówisz o tym, że jest ta radocha z oglądania zdjęć rentgenowskich. Ja od razu wtedy zamykam oczy i przypominam sobie swoje początki, kiedy stawałem, wiesz, w rentgenie. Robiłem to endo, stawałem w rentgenie, było robione zdjęcie, a ja stałem w ten sposób i wiesz, i mówiłem sobie, wyjdzie, 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 wyjdzie. No, ta radocha przychodzi w momencie, kiedy zaczynasz robić coś świadomie i kiedy, tak jak słusznie zauważyłeś, zaczynasz myśleć przy tym, co robisz. Mamy kilka pytań. Marek Milewski pyta o sukces. Jaki jest sukces zarejestrowany w jakim odstępie czasowym, czyli jakie są Twoje obserwacje, jeżeli chodzi o sukces długofalowy tej techniki MAK? Super. Genialne pytanie. Genialne. Powiem Ci Wam szczerze, że znaczy tak, ja obserwacje mam swoje. No w tej chwili to już będzie szybko, ten czas leci w ogóle. Swoje obserwacje mam 5-6-letnie. I tu w ogóle pytanie, ja powiem Wam szczerze, że chciałem z tej techniki zrobić badania. To znaczy, chciałem udokumentować jak największą ilość przypadków. I zacząłem rzeczywiście wszystkich pacjentów kolejno sprawdzać po kolejnych latach. Natomiast w pewnym momencie, kiedy tych przypadków już zebrałem około 100, stwierdziłem, że no, moje badania nie będą za bardzo badaniami obiektywnymi, bo żeby zrobić takie naprawdę sensowne badania, które rzeczywiście dają jakiś określony pogląd,
to trzeba to zrobić w bardzo sumienny sposób. I to nie jest tak, że możemy badać sobie tych tylko naszych pacjentów, bo nie mamy później wpływu, ilu pacjentów nie przyjdzie. Później zaczyna się kwestia, czym jest tak naprawdę sukces w leczeniu zachowawczym, bo to jest w ogóle od tego tak naprawdę trzeba byłoby zacząć. To podobnie jest zresztą w leczeniu kanałowym. Co tak naprawdę możemy uznać za sukces tej techniki? Bo bardzo często, czy może nie bardzo często, ale no, zdarza się na przykład, że ząb obumrze samoistnie. Ale fakt jest taki, że dopóki pacjent nie zgłosi się do nas z bólem, albo my przypadkiem na zdjęciu rentgenowskim nie wykryjemy jakichś zmian przy wierzchołkach, to do tego momentu uznajemy to za pewien sukces. I ciężko tutaj mierzyć sukces, więc jeżeli chodzi o moje obserwacje, no to rzeczywiście stosując tą technikę, bardzo mocno ograniczyłem ilość leczenia kanałowego. I nawet w sytuacjach, kiedy zdarzają się obnażenia, to przez bardzo długi okres czasu te zęby pozostają inaczej. Ci pacjenci nie wracają, albo jak wracają, to wracają z innymi przypadkami, ale nie z tym konkretnym zębem. I teraz pytanie. Dla mnie sukces tego leczenia jest wtedy, kiedy pacjent nie ma dolegliwości bólowych i nie mam zmian przy korzeniu. Natomiast co się finalnie dzieje z samą miazgą, tego do końca nie wiem, bo to, co jest ciekawe, to fakt, że przy głębokiej próchnicy często badanie na przykład chlorkiem etylu, badanie żywotności nie jest badaniem miarodajnym. To był też mój jeden z podstawowych problemów, jeżeli chodzi o zrobienie jakichś konkretnych badań, bo no to, że ja nie mam żywotności na chlorek, wcale nie oznacza, że ten ząb jest martwy. To może po prostu oznaczać, że metoda z chlorkiem nie jest za bardzo efektywna, ale jak ten nerw gdzieś cofa się dalej. Dlatego, jeżeli chodzi o success rate tej techniki, no to z mojego doświadczenia jest on na poziomie 95%. To znaczy, w kontekście 5 lat ci pacjenci w zasadzie nie wracają. Oczywiście zdarzają się sytuacje, szczególnie przy bezpośrednich obnażeniach miazgi, kiedy już dochodzimy do nerwu i ta miazga zaczyna krwawić, i w takich sytuacjach również często pokrywam takie zęby kompozytem, jeżeli tylko ten wysięg z komory ustaje, to tak naprawdę w przeciągu 6 lat miałem dwie sytuacje, które skończyły się leczeniem kanałowym po tygodniu czasu od wizyty zachowawczej. I miałem do tego jeden przypadek, który po 4 latach przeszedł w nieodwracalne zapalenie miazgi. Rzeczywiście pacjentka wróciła z bólem. Natomiast przez ten cały okres ci pacjenci po prostu nie wracają. Więc jeżeli chodzi o powtarzalność samego zabiegu, jest bardzo duża. Natomiast ja nie chcę mówić o dokładnych procentach, bo tego tak naprawdę nie wiem, bo są pacjenci, którzy później nie wracają do mnie i ciężko ustalić dokładny procent, wiecie, ile tych pacjentów nie wróciło z jakiegoś powodu. Natomiast z mojego doświadczenia, z pacjentów, na których bazuję, a myślę, że tak jak większość z Was mamy stałą grupę pacjentów, no to przewidywalność samego zabiegu jest bardzo, bardzo duża. Dlatego cały czas ją wykonuję, bo czuję się w tej technice pewny i ci pacjenci z bólem po prostu nie wracają. A nawet jeżeli wracają, myślę, że to jest bardzo istotne, żeby za każdym razem w takiej sytuacji mówić pacjentowi szczerze, że szansa na leczenie kanałowe tutaj jest bardzo duża. I ja tylko nie wiem, kiedy to leczenie kanałowe trzeba będzie zrobić. Czy za tydzień, czy za miesiąc, czy za rok, czy za dwa, a może za 10, a być może nigdy. I z takim podejściem tak naprawdę sukces jest stuprocentowy, bo my tego pacjenta informujemy, że to leczenie kanałowe może mieć miejsce. Więc skuteczność z mojego doświadczenia jest bardzo, bardzo duża. Okej, mamy następne pytanie, właściwie pytanie, które powinienem zadać w trakcie Twojej wypowiedzi. Czy zdarzyła Ci się trepanacja piaskarką? Pyta Kalina Jacyna. Tak. Znaczy tutaj trzeba bardzo szczególną uwagę zwrócić, że my piaskujemy piaskarką, jeżeli mówimy o zębinie, czyli mówimy o środku ubytku, piaskujemy to piaskarką profilaktyczną. I piaskarka profilaktyczna, ona zdecydowanie słabiej usuwa zdrową tkankę, natomiast w bardzo efektywny sposób usuwa tkankę miękką. Co wcale nie znaczy, że jakby nie będzie, jak będziemy piaskować, przepraszam, przez 40 sekund pojedyncze miejsce, które jest bardzo cienkie, to my komory nie sperforujemy. Oczywiście jest to możliwe i zdarzyło mi się,
to w sytuacji tak naprawdę, której się kompletnie nie spodziewałem, bo pamiętam to jak dziś, udało mi się wejść do miazgi piaskarką profilaktyczną w przypadku piątej klasy ubytku. Fakt, że do nerwu było bardzo blisko, natomiast tak, jesteśmy w stanie, stosując piaskarkę profilaktyczną, również obnażyć miazgę. Natomiast z racji tego, że często chcemy piaskować jeszcze, kiedy ta miazga prawie prześwituje, to można z tym sobie poradzić. To znaczy w momencie, kiedy ja widzę prześwitującą już praktycznie na czerwoną miazgę, my to miejsce możemy pokryć materiałem typu flow, naświetlić i piaskować dalej wszystko dookoła. I w tym momencie bariera z flow jest genialną protekcją tego miejsca, którego już piaskować nie chcemy, natomiast wszystko dookoła możemy piaskować dalej. Super. Mamy kolejne pytania i to właściwie dwie osoby, Maciek Skalski i Robert Ambroziak. Mhm. Robert i Maciek pytają o rozmiar, o gradację piasku. I Robert również rozwija tutaj to pytanie, czy jest to tlenek glinu, czy wodorowęglan sodu. Mhm. Jeżeli mówimy o piaskarce profilaktycznej i piaskowaniu środka ubytku, to jest zawsze wodorowęglan sodu. Czyli to jest piaskarka profilaktyczna. Tlenek glin to już jest piaskarka abrazyjna i jak najbardziej piaskarkę abrazyjną będziemy stosować, natomiast będziemy stosować ją do preparacji dookoła ubytku i to jest tak naprawdę kolejny temat, który Grzesiu chciałbym z Tobą później poruszyć, bo my bardzo często koncentrujemy się na środku ubytku, a zapominamy o tym, gdzie są najbardziej przez nas pożądane tkanki. Natomiast to, na co musimy zwrócić uwagę, co jest dosyć istotne, to fakt, że są piaski profilaktyczne, które w składzie mają nie tyle wodorowęglan sodu, co węglan wapnia. I to, co wynika z badań, które zostały przeprowadzone, to fakt, że sam węglan wapnia może zmniejszać siłę adhezji. I jedną z odpowiedzi na to jest też kwestia, znaczy możliwość stosowania piasku zawierającego glicynę. Więc glicyna jest takim proszkiem profilaktycznym, która w zasadzie według badań nie ogranicza wiązania systemów wiążących. Natomiast przyznam się szczerze, ja nie spotkałem się z badaniami, które uwzględniałyby sam wodorowęglan sodu. Natomiast sama glicyna, to co wiemy z badań, to fakt, że ona nie zaburza z adhezji. Natomiast jeżeli chodzi o wielkość ziaren, no to tu już jest sama fizyka. I to, co jest fajne w niektórych piaskarkach, to fakt, że w niektórych piaskarkach można po pierwsze ustawić ilość piasku, czyli im więcej piachu, tym ta efektywność piaskowania będzie większa. Im większa moc na piaskarce i te piaskarki mają możliwość przy pomocy okrętła zmienianie mocy samej piaskarki. Natomiast jeżeli chodzi o wielkość ziaren, no im większe ziarno, tym też większa siła. Więc to jest coś, czym można sobie regulować efektywność samego piaskowania. To jest też coś, co bardzo często wykorzystuję. Jeżeli widzę, że piaskuję i ten efekt piaskowania jest słaby, to co robię, to zwiększam ilość piachu i zwiększam ilość mocy mojej piaskarki. Więc to jest, myślę, że to jest odpowiedź na to pytanie. Przepraszam, coś byłem wyciszony. Kolejne pytanie od Aleksandry. Ola pyta, jakiego piasku używasz? Czy przy piasku o zasadowym pH zamieniasz protokoły adhezyjne, czy wytrawiasz zębinę? Tak, ja jestem po szkole wytrawiania zębiny i rzeczywiście stosuję Total Edge. Choć wiem, że nie zawsze to się wpisuje w najnowsze wytyczne, jeżeli chodzi o adhezję. Natomiast powiem zupełnie szczerze, że ja mam trochę inne poglądy, jeżeli chodzi o adhezję i o skupianie się generalnie na adhezji do zębiny. To znaczy, ja wychodzę z założenia tak naprawdę, że adhezji do zębiny nie mam. Skąd ten temat? Ponieważ my wiemy, że generalnie ta adhezja jest, ale ona z czasem słabnie. I stosując taki protokół, jeżeli widzę, że nie mam szkliwa dookoła ubytku, to ograniczam bardzo rozwiązania adhezyjne. Czyli generalnie w każdym możliwej sytuacji szukam szkliwa i nie koncentruję się za bardzo to, co jest wewnątrz ubytku, bo nie wiem, czy się Grzegorz ze mną zgodzisz, ale większość badań generalnie, które jest prowadzonych, ona jest prowadzona na bardzo zdrowej zębinie, tej ładnej, żółtej. Natomiast jeżeli mówimy o głębokich ubytkach, to
ta zębina ma już zupełnie inne właściwości. To nie jest ta sama zębina, którą my byśmy sobie życzyli. To nie jest świeżo skrawana, żółta zębina z otwartymi kanalikami. Dlatego, choć wiem, te systemy wiążące są coraz lepsze i jak najbardziej warto stosować coraz lepsze materiały, to ja wychodzę z założenia, że jedyną sensowną adhezję długoczasową, być może to się kiedyś zmieni, ale mam do szkliwa. I to jest to, czego zawsze w takich sytuacjach szukam, dlatego dużo bardziej koncentruję się nie na tym, co usunę ze środka, tylko na tym, co przygotuję na zewnątrz samego ubytku. Okej. Co do tego, cóż mogę powiedzieć? Wiesz, ja mam podejście takie, że jednak zwracam uwagę na tą adhezję do zębiny. Nie widzę powodu, dlaczego miałbym tego nie robić. Natomiast mamy jeszcze jedno pytanie od Kuby Wiśniewskiego. Kuba pyta, Maćku, w jaki efektywny sposób usuwasz resztki piasku z ubytku przed procedurą adhezyjną? Cały czas się kręcimy wokół tej adhezji tutaj. No, Kuba jest wybitnym profesjonalistą, więc wiem skąd to pytanie, bo to jest rzeczywiście bardzo częsty problem. Rzeczywiście, powiem wam szczerze, że dużo łatwiej usuwa się piasek profilaktyczny z ubytku, w przeciwieństwie do piasku abrazyjnego. Piasek profilaktyczny się rozpuszcza, abrazyjny już nie. Dużo, dużo płuczemy i myślę, że generalnie piaskowanie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale to jest zmora generalnie pracy w kofferdamie i szczególnie też dla naszej optyki w mikroskopach. No generalnie jedyne, co zostaje, to płukać, płukać, płukać i jeszcze raz płukać. I to, na co zawsze zwracam szczególną uwagę, że nie płuczemy tylko mi samego ubytku, ale my płuczemy cały koferdam dookoła, bo to jest później tylko kwestia delikatnego ruchu lusterkiem albo delikatnego ruchu ssakiem naszej asystentki. Jeżeli nie oczyścimy całego koferdamu, to bardzo często w trakcie procesów adhezyjnych nagle ten piach spada zewsząd i jest to czasami problem. Dlatego nauczyłem się płukać koferdam cały, często kosztem mojego pacjenta i koszuli mojego pacjenta, bo ta woda lata wtedy wszędzie, ale jest to bardzo istotne, żeby to wszystko dobrze wypłukać. I rzeczywiście czasami to jest 40 sekund płukania całego koferdamu, to jest zmiana rękawiczek, to jest asystentka, która czyści w tym momencie, kiedy ja idę zmienić rękawiczki, oczyszcza lusterka, ślinociągi, ssaki, dmuchawkę, mikroskop z piachu, który jest, bo to jest coś, na co trzeba bardzo zwrócić uwagę. Dokładnie tak. Oczywiście można stosować piaskarki z płaszczem wodnym, ale mimo wszystko gdzieś zawsze ten piasek może się pojawić. Marek Milewski pyta jeszcze tutaj o jedną rzecz. Marek pyta, skoro zębina według ciebie traci adhezję, Maćku, wraz z czasem, czy wytrawienie jej nie sprzyja pulpitis? Wiesz, to jest też świetne pytanie. W ogóle kiedyś miałem problemy z nadwrażliwością. Ja też byłem uczony, zresztą mam ojca stomatologa i wizytówką mojego ojca jest to, że mój tata, nieważne jak głęboka jest próchnica, on musi założyć kropelkę agatosu pod kompozyt. To jest coś, czego nauczył się kiedyś i to jest jego złota zasada, której przestrzega. Nie ukrywam, że ja osobiście nie stosuję w ogóle podkładów i rozmawiam często z moim ojcem i staram się jakoś gdzieś tam sprzeczać trochę w kontekście i adhezji i w ogóle postępowania. Natomiast to jest to, co zauważyłem z czasem, to fakt, że mimo tego, że wytrawiam całą zębinę, ja nie mam w ogóle nadwrażliwości. Nie wiem, Grzesiu, jak to wygląda u ciebie. Kiedyś miałem, kiedy pracowałem bez koferdamu i przyznam się, że nie wiem, czym to jest spowodowane. Czy fakt, że pracujemy dokładniej, czy fakt, że to jest kwestia pracy z koferdamem, czy kwestia nastawienia i pewnych lęków związanych, czy to jest kwestia samych kompozytów, które są coraz lepsze, czy kwestia tego, że po prostu wykonujemy to wszystko bardziej starannie, bo patrzyłem przez mikroskop, czy może dlatego, że pracując z koferdami wypłukujemy wytrawiacz dużo bardziej dokładnie niż pracując bez niego, czy być może kwestia przypłukiwania po wytrawianiu chlorheksydyną. Nie mam zielonego pojęcia, natomiast od pewnego czasu temat nadwrażliwości pozabiegowej, nawet w bardzo głębokich ubytkach, po prostu
prostu go nie ma, zniknął. Wiesz, ja mogę zażartować, że wiesz, ja nie mam w ogóle nadwrażliwości, ja jestem jednotą. Na pewno. Ja mogę mieć co najwyżej ból pozabiegowy utrzymujący się przez kilka dni, albo i dłużej. No tak. Wszystko zależy od tego, jak mi pójdzie. Ale wiesz co, ja w swojej praktyce jakoś nigdy nie miałem jakiegoś wielkiego problemu z nadwrażliwością. Natomiast rzeczywiście wielu lekarzy może mieć taki problem. Marek jeszcze jedno pytanie zadaje. Marek pyta, może inaczej, po co wytrawiać zębinę? Pytasz, po co wytrawiasz zębinę? Jasne. Po co wytrawiam zębinę? Tak naprawdę tu nie ma określenia po co. Znaczy, często jest tak, że my chcemy wytrawić samo szkliwo, ale fakt jest taki, że i tak częściowo ten wytrawiacz i tak gdzieś nam skapnie. I są sytuacje, szczególnie jeżeli pracujemy przy klasach drugich, jak założymy tą formówkę i chcemy wytrawić niewielki ubytek i szkliwo dookoła, to i tak ten wytrawiacz gdzieś tam wpłynie. I kiedyś próbowałem oczywiście wytrawiać tylko szkliwo, ale efekty czasami były takie, że i tak wytrawiałem wszystko, bo tego wytrawiacza podałem trochę więcej, więc tak naprawdę nie widzę tutaj większego znaczenia. Wytrawiam, bo tak się nauczyłem i nie widzę żadnych efektów negatywnych. Znaczy nie mam nadwrażliwości i natomiast zdaję sobie sprawę, że nie wpisuje się to w najnowsze wytyczne, jeżeli chodzi o adhezję. Ja pamiętam, że kiedyś byłem nauczony, że wytrawia się, myślę, że to większość osób, 30 sekund szkliwo, 15 sekund zębinę i nie mówię, że się tego trzymam, natomiast z racji tego, że nie jestem w stanie idealnie wytrawić tylko szkliwa i tak ten wytrawiacz gdzieś mi wpłynie, to za bardzo się tym nie przejmuję. Oczywiście, jeżeli mam potężny ubytek, to postaram się wytrawić to bardziej szkliwo niż zębinę, ale finał często jest taki, że i tak finalnie wytrawiam wszystko. Więc nie mam takiej pełnej kontroli nad tym, więc aż tak bardzo się tym nie przejmuję. Zależy mi na tym, żeby wytrawić szkliwo. To jest mój podstawowy cel. A czy wytrawię przy tym zębinę, czy nie, aż tak bardzo tutaj się nad tym nie koncentruję. Okej, dobrze. Maciek, czy możesz pokazać nam jakiś przypadek taki od początku do końca właśnie z tą preparacją MAC? Jak najbardziej. To jest coś, co przygotowałem dla Was, to jest pacjentka z dzisiaj. To jest ta sytuacja, w której postanowiłem, że zmienię plan na dzisiaj i wezmę co najmniejsze. Ponieważ on jest w zasadzie skrajny. Tu jest rzeczywiście, tu już sam widziałem już gdzieś pewne ograniczenia tej techniki i ja zawsze lubię sprawdzać daną technikę w najtrudniejszych możliwej sytuacji, bo nie ukrywam, że sama technika ma jedno małe ograniczenie. Czas. Ponieważ piaskowanie profilaktyczne jest stosunkowo powolne, szczególnie przy bardzo głębokiej próchnicy, to czasami ja piaskuję przez 5, 10, 15, a tak jak u tej pacjentki, czasami przez 20 minut. Dlaczego? No bo jeżeli mamy sytuację wyjściową taką jak ta, wiemy, że nasz pacjent jest dentystą albo jest lekarzem i bardzo nam zależy na tym, żeby tej miazgi nie obnażyć, to tutaj też to pokazuje dokładnie pewne granice naszej techniki. I to był przypadek dosyć skomplikowany. To, co ja zawsze robię w takiej sytuacji, to przechodzę przez całą sekwencję success stairs, czyli coś, co pozwala mi w sposób przewidywalny założyć koferdam, przeprowadzić pełną, bezpieczną preparację, dopasować matrycę i tak dalej. Więc zwykle w takich sytuacjach postępowanie jest dosyć proste, czyli zaczynam od początkowego opracowania ubytku, zaczynam od gingiwektomii, takiej dosyć głębokiej, żeby odsłonić cały brzeg ubytku i dopiero wtedy to jest punkt wyjściowy tak naprawdę do zakładania koferdamu. I dzisiaj to zakładanie koferdamu było tak naprawdę kluczem do sukcesu. Ono było bardzo istotne, a jednocześnie było dosyć trudne ze względu na bardzo stożkowatą siódemkę i dzisiaj trzy razy ta klamra z tej siódemki mi spadała. Nie wiem, Grzegorz, czy często ci się to zdarza, ale myślę, że to jest jedna z bardziej traumatycznych sytuacji, bo te klamry w spektakularny sposób potrafią fruwać po gabinecie. I jednak izolacja no to jest coś, co bardzo ułatwia nam całą procedurę.
I to jest dokładnie moment, kiedy ten ubytek, to wszystko była bardzo miękka zębina. I ja mam tutaj zawsze duży lęk, że jak ja wezmę końcówkę wolnoobrotową i wezmę tą naszą ulubioną różyczkę, ja się boję takiej sytuacji, bo ta tkanka jest tak miękka i czasami to jest jeden nieostrożny ruch i jest po całej zabawie tak naprawdę. I dlatego tutaj tego piaskowania było bardzo dużo. Oczywiście bez koferdamu nie bylibyśmy w stanie sensownie piaskować. I to są pierwsze efekty. To myślę, że to jest efekt po 10 minutach piaskowania. I to jest coś, na co chciałbym też uczulić naszych młodszych kolegów. Ponieważ ja byłem nauczony. Ja zawsze utożsamiałem, jeżeli zobaczę jakikolwiek otworek na dnie ubytku, to ja to utożsamiałem z obnażoną miazgą i z wejściem do komory. I to jest coś, o czym bardzo warto pamiętać, że mamy zębinę reakcyjną, naprawczą i bardzo często w ubytkach zdarzają się puste przestrzenie, które wcale nie oznaczają, że to już jest miazga. I to jest coś, gdzie ja się bardzo często łapałem i jak widziałem taką małą kropkę, to pierwsze co robiłem to było aha, to już jest koniec gry, więc bierzemy różyczkę i nagle się okazuje, że przy wzięciu różyczki i ścięciu usunięcia całej wejścia do komory, nagle się okazywało, że tam jest pod tym jest twarda tkanka, natomiast moja preparacja już nie była uważna i dochodziło rzeczywiście wtedy już do normalnego obnażenia miazgi. Więc w tej chwili zawsze jak tylko widzę nawet niewielki otwór, to wcale nie utożsamiam tego z obnażoną miazgą i rzeczywiście, bo tak samo było tutaj. To co widzicie, to jest dalsza część. Tutaj kiedyś rzeczywiście ta miazga była, ale po wzięciu zgłębnika okazało się, że pod spodem jest dalej twarda tkanka. I to jest coś, na co warto zwrócić uwagę i nie zawsze warto się tutaj poddawać, bo takie otwory nie zawsze oznaczają koniec leczenia zachowawczego i początek samej kanałówki. I tak wyglądał finał. I tutaj to, co jest pięknem piaskarki profilaktycznej, to fakt, że uzyskujemy bardzo ładną tkankę, do której mamy duże przekonanie. Ja się nie upieram nigdy, żeby w 100% dojść do niezwykle twardej tkanki, jeżeli chodzi o tą czerwoną strefę. To, na czym mi zawsze zależy, to na opracowaniu zębiny idealnie po obwodzie. Natomiast czasami chcąc uzyskać lepszą tkankę, dochodzimy do tej tkanki czerwonej, która już nie jest tkanką pożądaną jak w przypadku leczenia zachowawczego. No i kolejny punkt, no to jest zawsze, myślę, że jeden z tych najtrudniejszych, to jest kwestia dopasowania matrycy. I to zajęło mi około 15 minut. Największy tak naprawdę problem to właśnie był w tym konkretnym przypadku sam koferdam, który miał nam pomagać, a są sytuacje, kiedy ten koferdam nam przeszkadza. I moment, kiedy koferdam dostaje się między formówkę a ubytek, jest bardzo frustrującym momentem. I tu jest też coś, co może nam pozwolić, coś, co widać za tą formówką, to jest właśnie taśma teflonowa, która w takiej sytuacji jest bardzo często wybawieniem. Czyli samo upchnięcie taśmy teflonową między ubytek a koferdam powoduje retrakcję tego koferdamu, co pozwala na założenie sensownej matrycy. I jak ta matryca, to już jest ten moment, kiedy my się bardzo cieszymy, bo wiemy, że ten koniec tej wizyty się zbliża i można to wszystko wypełnić. I to, co jest dosyć istotne, co widać na tym zdjęciu, to fakt nadmiarów kompozytu. I to jest to, Grzesiu, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Mianowicie ja zawsze w takich sytuacjach szukam szkliwa. I szukam tego szkliwa, bo zwróćcie uwagę, jak zobaczymy sobie, jaką tkanką my tutaj dysponujemy, to jest to, dlaczego ja nie ufam do końca adhezji, jeżeli chodzi o zębinę w przypadku głębokiej próchnicy. Bo ta zębina nie jest pełnoprawną zębiną. I dlatego w takich sytuacjach, mimo tego, że ja liczę na adhezję jak najbardziej, to zdaję sobie sprawę, że to nie będzie taka adhezja, którą ja sobie bym życzył. Natomiast musimy pamiętać, że mamy doskonałą tkankę po obwodzie i czasami jej nie tylko nie szukamy, ale zapominamy, żeby ją przygotować, bo tak bardzo jesteśmy skoncentrowani na środku ubytku i trzeba pamiętać i stąd właśnie konieczność piaskowania piaskarką abrazyjną wszystkiego, co jest dookoła. Bo my mamy genialny substrat do adhezji, wszędzie dookoła. I kto powiedział, że my nie możemy wykorzystać tego szkliwa, które jest na ścianie policzkowej,
na ścianie podniebiennej, gdzie wiemy, że to jest cały czas ta sama tkanka, to jest cały czas to bardzo dobre szkliwo, tylko je trzeba przygotować. I to jest to miejsce, które trzeba rzeczywiście dobrze oczyścić piaskarką abrazyjną. Trzeba przede wszystkim usunąć z tego miejsca płytkę. Trzeba dobrze to miejsce wytrawić i stosując nadmiary kompozytu, my tak naprawdę zachodzimy na, tworzymy kołnierz ochronny na szkliwie. I z mojego doświadczenia to są prace, które mają dużo, dużo większą przewidywalność niż w momencie, kiedy wykorzystujemy tylko adhezję do samej granicy ubytku. Więc zawsze staram się łapać to szkliwo naokoło. I oczywiście po usunięciu nadmiarów jesteśmy w stanie to wszystko sensownie zakończyć. Oczywiście z informowaniem pacjentki, że szansa na leczenie kanału w takiej sytuacji jest bardzo duża. Jeżeli to, co jest, ja zawsze, czym kończę wizytę tak naprawdę, to poinformowanie, że to jest dosyć istotne również dla pacjentów, że w razie konieczności leczenia kanałowego my tak naprawdę nic nie tracimy z dzisiejszej wizyty, bo to wszystko jest przygotowane do leczenia kanałowego. I myślę, że też Grzegorz, wychodzisz z założenia, że do leczenia kanałowego to jest podstawowy etap, bo wtedy to leczenie kanałowe jest dużo bardziej przewidywalne, łatwiejsze i przede wszystkim możliwe, bo czasami zdarza się, że leczymy ząb kanałowo, ale z odbudową jest czasami problem. To jest bardzo ważna uwaga, którą powiedziałeś, że dla endodonty istotne jest, żeby mieć cztery ściany. Czasem jest tak, że lekarz kierujący tego zęba nie odbuduje i dla mnie, jeżeli mam pacjenta umówionego na godzinę na endo czy reendo trzonowca, to radykalnie zmienia mi postępowanie, bo muszę stosować dodatkowe techniki, aby zabezpieczyć się po prostu podczas postępowania. Uruchamiam, kochani, teraz licznik. Ostatnie 3 minuty. Bardzo proszę, żebyście zadawali pytania. Jeszcze raz wyświetlimy tutaj na naszym live komentarz Jakuba Wiśniewskiego. Kuba pisze, bardzo fajny case. Kuba, chyba ci się podobał ten przypadek Maćka, co? No właśnie, fajny był, fajny, fajny. Ja uwielbiam przypadki Kuby też. Kuba jest genialnym specjalistą. Zresztą widziałem waszą poprzednią rozmowę na temat fotografii i byłem w niebo wzięty, bo też bardzo dużo technik i trików, które przedstawialiście, wykorzystuję i bardzo skorzystałem z tej rozmowy, więc pozdrowienia Kubuś dla siebie również. Tak, Kuba jest osobą, którą bardzo cenię i szanuję, bo obserwuję jego pracę już od długiego czasu i uważam, że to, co robi, jest naprawdę fajne. Maciek, to, co ty robisz też, bo ja, my się znamy już od dłuższego czasu, bardziej facebookowo, natomiast ja też patrzę na twoje prace, na to, jak one ewoluują i powiem szczerze, że rzeczywiście te twoje metody, te twoje techniki, one są fajne, dopracowane i takie mocno przekonujące. Myślę, że wielu klinicystów, którzy uczestniczą w twoich kursach, mogą bardzo dużo skorzystać i nauczyć się takiego fajnego warsztatu, który pozwoli im na co dzień skorzystać z tego. Bo wiesz, bo ja na przykład jestem klinicystą przede wszystkim i lubię takie rozwiązania, które dają mi benefity, czy to czasowe, czy to jakościowe. I jeżeli patrzę na taką technikę, to fajnie, bo to jest technika, która na pewno się w wielu gabinetach sprawdzi i myślę, że jeżeli lekarze zaczną stosować tę technikę, no to będą mieli większe korzyści. Mamy jedno pytanie, zaskoczę cię, od Marka Milewskiego tym razem. Marek zadaje dzisiaj najwięcej pytań, ale bardzo mnie to cieszy. Marek pyta, czy dłuższy czas preparacji wpływa u ciebie na wycenę? Czy to Może to jest dobre pytanie właśnie, bo ile zajmuje ci taka preparacja? To jest bardzo fajne pytanie. Kwestia w ogóle cennika, ustalania cen jest zawsze takim tematem trochę kontrowersyjnym, którego przyznam szczerze, że kiedyś unikałem bardzo. Ciężko wycenia się swoją pracę, natomiast ja przyznam szczerze, że wyleczyłem się w końcu z kompleksów, że leczenie zachowawcze jest mniej warte. Bo kiedyś tak się zastanawiamy, kurczę, no
Chirurdzy to mają super, bo wkręcą szybko implant i mają taką stawkę. Później zazdrościłem bardzo endodontom, bo lecząc ząb kanałowo, te stawki też są dużo, dużo, dużo wyższe. Gdzie czasami prawda jest taka, że leczenie endodontyczne jest łatwiejsze niż od tego zachowawczego, więc ja wyleczyłem się z kompleksów. I rzeczywiście w tej chwili z tym jest związana pewna historia. Wiesz, kiedyś rozmawiałem z Pascalem Venuzzim, kiedy wrócił ze Stanów Zjednoczonych, i on do mnie mówi: Maciek, wiesz co? Oni w Stanach mają bardzo ciekawą pozycję w cenniku, mianowicie preservation of the pulp. Co to jest preservation of the pulp? No, zachowanie miazgi, to znaczy w momencie, kiedy oni zakładają odbytek i unikają leczenia kanałowego, to doliczają pacjentowi $100. Ja mówię, ale mówię, jak? Jak można doliczać za coś, czego się nie zrobiło? I później stwierdziłem, kurczę, no w zasadzie jest to genialne. I przyznam się szczerze, ja nie mam pozycji preservation of the pulp w swoim cenniku, natomiast to mnie bardzo jakoś ukierunkowało, jeżeli chodzi o wycenę takich prac. I rzeczywiście to, co ja w tej chwili robię, to zawsze podaję pacjentowi najbardziej pesymistyczny scenariusz na wizycie. I informuję pacjenta, generalnie zaczynam w takich sytuacjach tak naprawdę od kosztów leczenia kanałowego i kosztów korony. I w momencie, kiedy podliczam te wszystkie koszty pacjentom, to wcale finalnie, gdzie to są koszty w okolicach pewnie 5, 6, 7 tysięcy złotych, to dużo łatwiej mi jest wycenić leczenie zachowawcze, żeby ono nie kosztowało 200-300 zł, bo umówmy się, ono nie jest tyle warte. Ono jest warte dużo, dużo więcej. I wtedy dużo łatwiej podnieść mi stawki za takie leczenie, bo tak naprawdę ja daję pacjentowi korzyść w postaci uniknięcia kosztów leczenia kanałowego, mam nadzieję przynajmniej, i dalszej protetyki. Więc to jest coś, co pozwala mi na wycenienie tej pracy na tyle dużo, że tak naprawdę nie muszę już później się przejmować, czy ja piaskuję to przez 5 minut, czy przez 15 minut, bo ta stawka jest i tak taką, którą ja sobie windowałem na tyle wysoko, że to wszystko, że tak powiem, pokryje. Więc staram się generalnie uspokoić moją stomatologię. Jeżeli jest potrzeba, to ja wolę posiedzieć nawet nad takim butkiem 2 godziny, po to, żeby temu pacjentowi dać możliwie największe bezpieczeństwo i największą możliwą jakość. I wtedy polityka cenowa generalnie sama przychodzi. W momencie, kiedy my czujemy się pewnie w stosunku do tego, co robimy, to tak naprawdę nie ma granic. Jedyną granicą finansową jest tylko to, co my mamy w głowie. Jak się robi dobrą robotę, to myślę, też każdy endodonta powie, to tak naprawdę nie ma górnej granicy leczenia. No, myślę, dlaczego leczenie kanałowe i praca na zębie ma być tańsze niż leczenie implantologiczne? Jeżeli wiemy, co robimy, to ząb jest najlepszym możliwym implantem i to leczenie kanałowe, leczenie zachowawcze tak naprawdę powinno być wyceniane wyżej niż samo leczenie chirurgiczne. Tutaj trzeba bardzo popracować nad swoim podejściem i jeżeli my tego nie czujemy za bardzo, to nie jest to prosty temat, ale temat finansowy to jest w ogóle temat na pewnie na dobre, na inne spotkanie i na długą rozmowę. Mamy jeszcze jedno pytanie, myślę, że ostatnie. Kamil Wisło pyta, jak długo trwała wizyta w ostatnim prezentowanym przypadku? Tutaj to była wizyta, która trwała 2 godziny. Zwróćcie uwagę, to jest też coś, co mnie wyleczyło z samych kompleksów zachowawczych. Ja, żeby odbudować pojedynczy ząb, czasami potrzebuję 2 godziny na jedno wypełnienie. I tutaj z racji tego, że była problematyczna i sama izolacja, i sama preparacja, więc ja nauczyłem się dawać sobie czas. Więc jeżeli widzę, że dany ubytek jest trudny, to nie mam problemu z tym, żeby na pojedyncze wypełnienie zostawić sobie 2 godziny. Bo chcę mieć komfort pracy i to jest, myślę, że też tak samo istotne jak w leczeniu kanałowym, żeby pracować, żeby nie było presji czasu, bo jak jest presja czasu, oczywiście ona nawet w takich sytuacjach, kiedy my zostawiamy sobie dłuższą wizytę, ta presja czasami jest, bo pamiętajmy, że na wtorek mamy pacjenta i to znieczulenie też czasami schodzi, to znieczulenie i w momencie, kiedy wiecie, widzimy, że pacjent się nerwowo rusza na fotelu, widzimy, że coś go zaboli, no to wtedy ta presja jak najbardziej się pojawia. I tu jest, to jest coś, co nie jest fajne w naszej pracy, że my pracujemy z człowiekiem i musimy dopasowywać też się w pewnym stopniu do pacjenta. Dlatego tak bardzo istotna jest też kwestia samych znieczuleń i dawania tego znieczulenia dosyć dużo, żebyśmy mieli komfort samej pracy i samodzielnie musimy dawać sobie czas na trudne przypadki. Więc jeżeli to jest trudny przypadek, to ja najczęściej wolę sobie zostawić takiego pacjenta na koniec, żeby mieć tyle czasu, ile chcę. Ale to był rzeczywiście bardzo trudny, wymagający przypadek,
I przyznam się, że takie lubię, bo to zawsze jest jakiś rodzaj wyzwania. Myślę, że tym ostatnim zdaniem odpowiedziałeś na pytanie Marka, jak to planować, więc tu wszystko wiadomo. Oczywiście, słuchajcie, planowanie to jest klucz do sukcesu i dobrze zaplanowany kalendarz, dobrze zaplanowany grafik pacjentów, dobrze zaplanowana praktyka to jest rzecz, która jest nie do przecenienia. O tym temacie będziemy rozmawiać już w przyszłym tygodniu. Maćku, ja Ci serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Było mi niezmiernie miło gościć Cię w programie. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz spotkamy się, abyśmy mogli porozmawiać o różnych innych aspektach stomatologii zachowawczej i podzielić się z naszymi widzami, czy to poprzez ten sposób, czy też zaprosimy Cię również do naszego studia i porozmawiamy sobie już bezpośrednio na żywo, to mam nadzieję, że Tobie też się podobała ta formuła programu i będziemy mogli Cię gościć ponownie. Ja również chciałbym podziękować wszystkim, którzy nas słuchali i chciałbym, Grześ, Tobie również bardzo podziękować, bo naprawdę nie dość, że podziwiam Ciebie jako świetnego klinicystę, to bardzo zawsze szanuję osoby, które robią jeszcze coś ponad stomatologię, bo sam wiem, ile czasu to wszystko zabiera, żeby to przygotować, żeby mieć jakiś pomysł, ile zakupów temu towarzyszy, żeby to wszystko zrobić w sposób profesjonalny, bo nie ukrywam, że ja już parę webinarów dawałem, ale muszę Ci przyznać, że sam sposób prezentacji i sposób, w jaki to wszystko tworzysz, jest niezwykle profesjonalny i myślę, że to jest jedna z lepszych w ogóle takich rozmów internetowych, jakie przeprowadziłem, więc naprawdę dziękuję Ci bardzo, szacun wielki dla Ciebie za Twoją pracę i za to, co robisz też dla wszystkich polskich dentystów, bo to jest naprawdę kawał porządnej pracy. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie, bardzo mi miło, że mogłem z Tobą porozmawiać. Dziękuję Maćku serdecznie i do Dzięki. Następnego razu. Moi drodzy, tak jak już mówiłem, w następnym odcinku porozmawiamy o temacie zupełnie innym. Porozmawiamy o temacie rentowności praktyki, o tym, w jaki sposób planować różne rzeczy tak, aby nasza praktyka była praktyką sukcesu. A moim gościem będzie Michał Katarzyński. Zapraszam Was już za tydzień o godzinie 21 we wtorek, czyli tak jak zwykle. Do zobaczenia.